tvpodkarpacie.pl. Zwycięstwem 5-3 nad Polonią Bytom sanoccy hokeiści zakończyli zmagania sezonu zasadniczego w polskiej hokej lidze. Zapraszamy do obejrzenia skrótów z tego spotkania. Thank you.
Johna Mareja zaskoczyła mnie Amerykanie. Wiadomo, że to już blisko play-offy i powiedzieliśmy sobie, że nie ma odpuszczania. Także wyglądał mecz jak wyglądał, też sędzia troszkę nie zapanował nad tym, spotkaniem, ale jakoś ugraliśmy bez większych urazów. Chociaż Martin coś tam ma z kolanem, ale jeszcze nie wiadomo co to jest. Gramy play-offy, to są play-offy, każdy mecz jest osobna bajka. Także zaciskamy zęby, gramy na 100% i co będzie, to będzie. Mecz bardzo, tak bym nazwał, kontaktowy, że duży bałagan, jak z naszej strony, tak ze strony Sanoka. W niektórych momentach, co niektórzy chłopcy, jak i z Polonii, tak i z Sanoka, zamiast grać w hokej, to szukali jakichś tam większych, mniejszych porachunków, jak na lodzie, tak i między boksami. Myślę, że takich rzeczy nie powinno być na lodzie, bo powinni się ci chłopcy szanować. A co do meczu, no jednak, co niektórzy zawodnicy z Sanoka robią różnicę na chwilę obecną i po prostu Sanok był drużyną lepszą, ale powiem tak, że przy wyniku 5-3 mieliśmy swoje te sytuacje w końcówce i mógł ten mecz jeszcze przynieść większą dramaturgię, powiem tak. Nie mówię, żebyśmy wygrali, ale większą dramaturgię dla kibica i, no i dla trenerów. Jeszcze raz gratuluję, no i wszystko, tak pokrótce. Że to było z naszej strony hrozně špatný výkon. A w ogóle nie jestem zadowolony, jak drużyna dzisiaj gra. To tak nie możemy grać jako w play-offu. Pač to było jak den a noc, jak jsme hráli proti Tychu, nebo jak jsme hráli teďka v Krynici. Dneska to byla úplně jak amatérský zápas. A to prostě bylo místo, aby jsme hráli kombinačně, ten náš systém, co jsme hráli, tak jsme hráli individuálně. Zbytečně jsme se pouštěli do nějakých stupidních faulů, jak říkal tady kolega, bylo to nějaké šavlování kijama a vším možným a to prostě nebylo. Takže ani pro diváky to nemohlo být zajímavé a tím se omlouvám divákům našim, že doufáme, že v play-off budeme hrát tak, jak jsou diváci zvyklí a tak budeme hrát po celý play-off. Ne, jak jsme hráli dneska. V play-off začínáme zápas od zápasu, meč po meču. A jestli to bude Krakovia, jak jsme si mysleli, jak to vypadalo po jednom posledním meču a teď to bude Jastřembě, myslím, že to je úplně jedno. S kým budeme hrát. Máš v play-offu musíme vyhrát každý zápas, každou rundu, aby jsme uhráli finále nebo tam, kam chceme. TV Podkarpacie.pl